Teraz będzie okazja nie tylko, żeby pokomentować, ale też, żeby trochę się podziwić w radiowej jedynce, w sygnałach dnia. Agaton Koziński, Polska Times. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie będziemy się dziwić dlatego, że Agaton do nas zajrzał, tylko będziemy się razem dziwić, no bo jak się tutaj nie dziwić, skoro nawet się tak zdradzę trochę państwu na ofie, to rzecznik prezydenta też się zdziwił, a jeszcze wcześniej, jak był wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, też się trochę zdziwił, na przykład słysząc, że Joachim Brudziński, obecny szefem resortu spraw wewnętrznych, będzie jedynką PiSu w eurowyborach w okręgu zachodniopomorskim. No i już od wczorajszych godzin wieczornych komentarze, próby zastanowienia się nad tym, co właściwie oznacza skład tych czołowych miejsc na listach przed wyborami do Europarlamentu, przygotowanych przez Zjednoczoną Prawicę. Tobie co pierwsze się rzuciło w takim razie w oczy, kiedy się temu przyglądałeś? Też zdziwienie z powodu Joachima Brudzińskiego? Słyszałem o tym od tygodnia, tak żadnego zaskoczenia. Dowcip oczywiście, też byłem zaskoczony. Wszystkiego, raczej generalnie kształt list jest mniej więcej, był do przewidzenia i nazwiska. Zaskoczenia tego typu, że profesor Krasnodębski jednak z Poznania, nie z Warszawy, no ale to są zaskoczenia drugiego rzędu. Geografia w takich sytuacjach nie jest najważniejszym czynnikiem politycznym. Natomiast fakt, że zawodnik wagi ciężkiej, przez wielu nazywany numerem dwa w Prawie i Sprawiedliwości, potencjalnym następcy nawet Jarosława Kaczyńskiego, znajduje się na jedynce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówię o Joachimie Brudzińskim, to jest zaskoczenie absolutnie kalibru najwyższego. Będziemy robić na koniec roku ranking największych zdziwień w polskiej polityce Anno Domini 2019. Na pewno będzie w pierwszej piątce, nie wykluczam, że w pierwszej trójce. No i tu się oczywiście dwie interpretacje od razu pojawiły. Jedni mówią, a no to na takiego zająca wyborczego, żeby zebrać jak najwięcej głosów. No trochę to Super Express dzisiaj wrzucił u siebie na trzeciej stronie taki tytuł ze znakiem zapytania: Brudziński jak Biedroń, bo Biedroń zapowiadał wcześniej, że on tak, będzie kandydował po to, żeby pociągnąć listę, mandatu i tak nie weźmie, bo przyszłość wiąże z polską polityką, to może i tutaj jest podobne rozwiązanie. A inni mówią, no może jednak zmiany wewnątrz PiSu są głębsze niż się mogło wydawać. Czy interpretacja z zającem moim zdaniem jest wykluczona. Joachim Brudziński konsekwentnie budował swoją karierę polityczną jako człowiek poważny, jako właśnie pretendujący do tego, żeby być zawodnikiem wagi ciężkiej. Zając w wadze ciężkiej nigdy nie wystartuje ze względu na naturalne ograniczenia gabarytowe, także tego typu sformułowanie do Joachima Brudzińskiego absolutnie nie pasuje. Robert Biedroń jest pierwszym i właściwie ostatnim zawodnikiem w swojej partii, także on musi zajmować wszystkie możliwe stanowiska, bo tylko on ma nazwisko, które przykuwa uwagę, które rozpala nadzieję w części Polakach. W części Polaków. W przypadku PiSu tych nazwisk jest wielokrotnie więcej. Joachim Brudziński na pewno nie jest zającem. No ale rzeczywiście kluczowe pytanie brzmi, czy Joachim Brudziński albo nie był tak ważnym zawodnikiem w PiSie, jak nam się wydawało, i temu właśnie teraz Jarosław Kaczyński dał wyraz, wystawiając go do Europarlamentu, albo wewnątrz PiSu dochodzi do przegrupowań wewnątrzpartyjnych, że wiatry zaczęły wiać z innych stron, z innych frakcji. Tu na przykład przychodzi do głowy frakcja Zbigniewa Ziobry, która nie jest silnie reprezentowana w listach do Europarlamentu Europejskiego, a jednak swoją wagę polityczną na pewno ma. To może tam się wiatry w ten sposób przesuwają wewnątrz partii i efektem tego jest wypchnięcie do Parlamentu Europejskiego Joachima Brudzińskiego, albo trzeci scenariusz, też nie chcę go wykluczać, moim zdaniem jeden z bardziej prawdopodobnych. Potrzebny jest zawodnik wagi ciężkiej w Parlamencie Europejskim, bo teraz w Parlamencie Europejskim zacznie się prawdziwa polityka. Joachim Brudziński już jako minister spraw wewnętrznych spotykał się z panem Salvinim, wiceministrem, ministrem spraw wewnętrznych Włoch, przede wszystkim szefem partii Liga Północna, która prawdopodobnie wygra wybory do Parlamentu Europejskiego we Włoszech. Sondaż przedwczoraj pokazało jej 32% głosów. Być może ten cichy sojusz między Salvinim a Brudzińskim Rozprowadzany w takim razie od pewnego czasu jako fighter w Parlamencie Europejskim, Joachim Brudziński. Właśnie, no bo jeżeli PiS ma mieć jedną z największych frakcji w Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji, symulacje pokazują, że będzie jednej w piątce największych frakcji obok między innymi Ligi Północnej, no to sojusz tych dwóch partii może naprawdę bardzo dużo ważyć, ale żeby to się wszystko nie rozsypało, pamiętajmy, że w Europarlamencie PiSu w kadencji 2009-2014 się kompletnie rozsypał. Rokosz ogłosili wtedy i wyjście z PiSu między innymi Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski czy Adam Bielan, który teraz znowu jest jedynką z PiSu. Sugeruje, że Jarosław Kaczyński chce zachować jego spoistość.
No bo jednak te zagrożenia. Wczoraj chociażby mieliśmy kolejną turę dyskusji o artykule 7 i nie ma siły, żeby Komisję Europejską powstrzymać. No i też na pewno chce mieć Jarosław Kaczyński, widać bardzo mocne te silne te listy do Europarlamentu, bo wszelkie rozważania, że tam mogliby być słabsi, ale zasłużeni, wystawieni, to raczej się nie sprawdziło. Ale tutaj... Wygląda na to, że tu też działalność chyba opozycji, czyli Koalicji Europejskiej wymusiła troszeczkę, bo jeżeli tam będzie się roiło od znanych i dziś, i kiedyś nazwisk, mówiąc znane kiedyś nazwiska, mam na myśli oczywiście dawnych premierów, no to trzeba było też odpowiednio silną reprezentację przygotować ze strony Zjednoczonej Prawicy. Tylko, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma w swoich szeregach polityków popularnych, którzy układanki wewnątrzpartyjnej by nie naruszali. No, pierwszy z brzegu przykład pani minister Rafalska, która ma bardzo dobre notowania po programie 500+, teraz Wyprawka+. Generalnie jest powszechnie lubiana, byłaby na pewno bardzo dużym magnesem na listach, a jednocześnie wewnątrzpartyjnej układanki by to nie przewracało. Tutaj jednak coś poważnego zachodzi wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, skoro tak ważny zawodnik jak Joachim Brudziński będzie musiał się przeprowadzić przynajmniej na kilka dni w tygodniu do Brukseli, żeby to po prostu uznać, że to jest tylko i wyłącznie wzmocnienie listy. I być może to jest sygnał, żeby zacząć naprawdę poważnie traktować te sygnały o tym, że to Mateusz Morawiecki jest szykowany przez Jarosława Kaczyńskiego jako ja właśnie nie wiem, czy to nie jest akurat osłabienie Mateusza Morawieckiego. No, okazja do dyskusji za jakiś czas na pewno ponownie. Agaton Koziński, Polska Times, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki.